Witajcie wszyscy bardzo serdecznie. Dzisiaj przychodzę do Was z topowymi produktami, z takimi perełkami, które w ostatnim czasie bardzo dobrze i świetnie mi się użytkowało, także koniecznie musicie zobaczyć i zostać ze mną na dłużej, bo chcę się z Wami nimi podzielić, a być może one się u Was również świetnie sprawdzą, tak świetnie jak u mnie. Pierwszy produkt, który kupiłam stosunkowo niedawno, ale uważam, że bez niego teraz obejść bym się nie mogła, jest to szpatułka do kosmetyków. Ją kupiłam w drogerii Natura, jest ona plastikowa, kosztowała 4 zł. Jeżeli wiecie, gdzie można kupić szklaną czy też ceramiczną, koniecznie napiszcie mi pod filmikiem. I ja jak zaczęłam pracę w perfumerii, zaczęłam zwracać uwagę na to, jak aplikuję krem i czy jak go wydobywam również. Tam to robimy szpatułką, czy też patyczkiem do uszu. W domu tutaj zaczęłam też to robić patyczkiem do uszu, ponieważ niczego innego nie miałam. Ale dlatego też się bardzo ucieszyłam, jak zobaczyłam tą szpatułkę w drogerii. Jedną częścią wydobywamy krem, drugą częścią wykonujemy masaż kremu pod oczy, czy też w okolicy, czy też dookoła oka. Także ja się bardzo cieszę z tej szpatułki. Teraz bym nie mogła się chyba już bez niej obejść, ponieważ zastanawiamy się wielokrotnie, dlaczego takie rzeczy nam się pojawiają na twarzy, a nie zdajemy sobie sprawy z tego, ile mamy bakterii pod paznokciami i na dłoniach, które przenosimy do kremu. Krem nam często jełczeje, zmienia zapach, zmienia kolor, a także to jest po prostu siedlisko bakterii, także miejmy to na uwadze. Jeżeli nie macie takiej szpatułki, to koniecznie ją musicie kupić, albo po prostu używajcie na przykład patyczka, zwykłego patyczka do ucha. Dobra, co jeszcze? Z takich bardzo naturalnych rzeczy to cynamon mielony, który ja stosuję jako maseczkę. Musicie sobie przypomnieć tych kilka takich kultowych maseczek domowej roboty, może następnym razem przyjdę do Was inną. W każdym razie ta maseczka świetnie oczyszcza skórę, naprawdę ją rewelacyjnie oczyszcza, bardzo mocno poprawia krążenie, także ta skóra będzie mocno zaczerwieniona, więc ja nie rekomenduję dla osób, które mają skórę naczyniową, czy też płytką naczynioną, ale dla pozostałych osób według mnie sprawdzi się idealnie. Ja do niej dolewam odrobinę wody i robię z niej po prostu papkę, którą nakładam na twarz na 10-15 minut. Oczywiście na początku będziecie zauważały, że skóra jest bardzo mocno rozgrzana i że piecze. Jak wytrzymacie ten moment, to naprawdę zobaczycie efekty, a są one naprawdę świetne. Także ja Wam polecam serdecznie, testujcie domowe maseczki i proszę napiszcie mi, czy w ogóle wcześniej już je używałyście. Jeżeli tak, to napiszcie, jak z jakimi rezultatami. Ja naprawdę byłam z niej bardzo zadowolona i jestem na dodatek. Dobra, co jeszcze? Genialny produkt Eveline Cosmetics, aksamitny żel samopalający do twarzy i ciała, który kiedyś podkradłam mamie. Ja zazwyczaj stosuję samopalacze do twarzy, bardzo kocham Dex Cosmetics w piance, o którym oczywiście już wszystkie wiecie. Ale teraz i tamte stosuję do twarzy, ale ten chciałam zastosować do ciała. Bo tak tutaj ta marka rekomenduje, że również do ciała się nadaje, także postanowiłam to zrobić do ciała. Kiedyś widziałam u mojej mamy, jak zastosowała ten żel, to naprawdę jej nogi były piękne i złote. Także też tak zrobiłam. Po jednym zastosowaniu już widać efekt, nie widziałam absolutnie żadnych plam. Opalenizna jest złota, jest bardzo naturalna, także ja uwielbiam ten produkt. Oczywiście śmierdzi samoopalaczem po aplikacji, ale później jak się wyprysznicujemy, to wszystko schodzi i możemy wtedy się wybalsamować jakimś pięknie pachnącym zapachem i absolutnie to neutralizuje całkowicie neutralizuje ten zapach. Dobrze, co jeszcze? Dwa produkty z biochemii urody. Nie wiem, czy wysłyszałyście o tych tonikach z kwasami AHA i BHA. Ja mam tutaj o stężeniu 10%. Czytałam w internecie, że nas rzeczywiście bardzo mocno złuszcza te plecy, znaczy nie plecy, bo ja akurat smaruję na plecy, dlatego mówię o plecach, że bardzo mocno złuszcza, że skóra się naprawdę strasznie łuszczy. Ja w ogóle czegoś takiego, wyobraźcie sobie, nie zaobserwowałam. Niektórzy piszą, że stosują go 2 razy w tygodniu, ja go stosuję niemalże codziennie i ja naprawdę nie widzę złuszczenia w żaden sposób na plecach. Zobaczymy, jak to będzie przy dłuższym zastosowaniu, zobaczymy, czy te blizny mi poschodzą, bo jak wiecie, ja mam trochę blizn potrądzikowych teraz, no bo mam, no i chcę się ich pozbyć, także no testuję ten produkt, mam go poniżej już połowy, zobaczymy pod sam koniec, na pewno zdam Wam relację, ale mimo wszystko wydaje mi się, że one są dużo jaśniejsze i też nie powstaje tak często nie powstają mi nowe ze skórniki, także to jest plus tego produktu. Wydaje mi się, że ta skóra jest taka jakby, no po prostu jest złuszczona, ale nie łuszczy się, jest złuszczona, ale się nie łuszczy, o właśnie, o to mi chodziło. Następny produkt to jest masło Shao, które oczywiście też Wam mówiłam w ostatnich filmikach, ale uwielbiam ten produkt i ja naprawdę bez niego teraz już się obyć nie mogę. Często go stosuję zamiast kremu pod oczy w okolice oka. Czasami go stosuję na przykład na noc jako krem nocny. Stosuję go również na łokcie, na pięty, na dłonie, a także na usta i na twarz mojego dziecka. Także dla mnie to jest produkt wszechstronny, genialny. Wczoraj moi koledzy powiedzieli, że on straszliwie śmierdzi, ale mi to absolutnie nie przeszkadza. Według mnie pachnie trochę takim, no, orzechem, tak mi się wydaje, kojarzy mi się z orzechem. W każdym razie ja uwielbiam ten produkt i zostanę przy nim naprawdę bardzo, bardzo długo. Musicie go koniecznie przetestować.
Dobra, i co jeszcze? Ostatni produkt to jest krem nawilżający bogaty z firmy Clarins. Ja mam tą właśnie wersję bogatą. Dla mnie jest ona rewelacyjna. Jest bardzo treściwa. Zresztą Wam pokażę. Momencik. Tutaj Wam pokażę na dłoni. O, jak zaaplikowałam, jest ona naprawdę bardzo treściwa, bardzo bogata, ale nie tworzy tłustej powłoki, lecz szybko się wchłania, ale skóra jest taka napita, napojona tym kremem, także według mnie świetne rozwiązanie właśnie na te teraz chłodniejsze dni. Czasami go też stosuję na wieczór. Stosuję go na wieczór, tak. Nie ma filtrów, właśnie teraz sprawdziłam, czy nie ma filtrów czasem, ale nie, nie widzę, żeby miał filtry. Stosuję go również na wieczór, ale częściej to masło sza, a to z tego korzystam wówczas na dzień. Według mnie świetny krem, ja mam skórę mieszaną, ale odwodnioną, więc u mnie się sprawdza on genialnie. Dajcie znać, czy wytestowałyście wcześniej produkty z Clarinsa i szczególnie właśnie z tej serii Hydra Quench. Ja jestem naprawdę bardzo, bardzo zadowolona. Piękny zapach, bardzo fajna i bogata konsystencja, a ja bardzo lubię bogate konsystencje, jak zresztą o tym wszyscy wiecie. Także u mnie się sprawdził, skóra jest napojona, napita, ja jestem bardzo zadowolona. Dobra, dziękuję serdecznie. Dajcie znać, jak Wam się podobali moi ulubieńcy. Pozdrawiam Was i do następnego filmiku. Cześć!